byk, no byki, kochani, stabilne znaki zodiaku. Ja tutaj przetasuję już karty tarota we wszystkie strony, niech to nam tutaj przejdzie. No i zobaczmy, miłość, miłość dla byka na kwiecień 2021, miłość, finanse, zdrowie z innych kart, tutaj ostrzeżenia, niespodzianki, ostrzeżenia, niespodzianki, miłość. Oj, ile rzeczy tajemnic ukrytych. Ile, i tutaj mi się karta pokazuje, byku, albo zdradziłeś, albo jest tutaj karta zazdrości. Jest tutaj karta też zerwania miłości. Może miałeś jakąś relację, byku, albo pani byk. I tu, ze względu na kłótnię, na zdradę, może się ona zakończyć poprzez kłamstwa jednej strony. Co tutaj jest, tutaj takiego ostrzeżenie, to zranione, to jest czas spokoju, wypoczynku, izolacji i zastanowienia się, co zrobić dalej, a niespodzianka, królowa kielichów, kobieta dobra, czuła, cierpliwa, która może wejść w twoje życie, jeżeli ty jej na to pozwolisz. Finansowo, śmierć. No niestety, niemożność rozwiązania problemów. Tutaj byk będzie chciał zarabiać duże pieniądze. I tu mi się pokazuje w karcie rady, tak, będą zmiany na lepsze, ale czujesz się bezradny. Unikaj tej bezradności byku, bo może cię blokować przed nowym, a nowy przynosi as denarów, czyli przyjdą te pieniądze, na które czekasz i czułeś się bezsilny, odchodzi to, co złe, przyjdzie nowe. Możesz nie mieć tutaj sił witalnych, możesz rozpraszać swoją energię, tą finansową, na sprawy seksualne. Uważaj, byku, bo możesz popaść, że tu unikasz stałego związku, czego burzysz, przychodzi jakaś kobieta z propozycją, czy mężczyzna, ty się wycofujesz, a popadasz w jakieś romansiki. No tutaj to może niestety, albo rezygnujesz z pójścia dalej w tą pracę, w tę nową drogę, bo tu mi się nowa droga dla byków pokazuje, bardzo piękna nowa droga, kochani, bardzo piękna nowa droga, jeżeli chodzi o finanse. No i tutaj zobaczmy jeszcze zdrowie. W zdrowiu dolna część kręgosłupa. Tutaj jest ta dolna część kręgosłupa, sprawy męskie czy kobiece, no i odporność. Ale ta dolna część kręgosłupa będzie tak pobolewała, że wręcz tutaj warto o to zadbać, byku, tak? Byczki tutaj moje, kochane, ja się cieszę, że tutaj jesteście. Byki to taki znak ziemski, ziemia. Energia ziemi, pieniądza, no byk notabene jest symbolem giełdy, finansów, dlatego byki bardzo mocno patrzą na te sprawy finansowe, to jest dla nich bardzo ważne. Przesłanie tutaj, kart do czytania mojej duszy na kwiecień dla byka, jeśli w twoim życiu nie idzie, nic nie idzie naprzód, jesteś w okresie pustynnym, wykorzystaj ten czas do udoskonalenia swego zmysłu cierpliwości, już wkrótce sprawy przybiorą lepszy obrót. Zobaczcie, nawet tarot powiedział mi, byku, wchodzisz w fajną energię, byku, daj przejść sobie przez tą kartę bramy, przez tą śmierć, transformację i przyjdzie nowe, ale daj sobie być w tym czasie pustyni, kiedy nie ma nic, kiedy nic się nie dzieje dobrego finansowo na przykład, czy tutaj w miłości. Poczekaj, pobądź w tym sam, przejdź przez to. Idziemy dalej, czytamy dalej przesłanie aniołów światła, piękno. Świat zewnętrzny stanowi odbicie twojej duszy, dlatego skoncentruj się na swoim wewnętrznym pięknie, na swoich zaletach, dobroci, uzdolnieniach i talentach. Pamiętaj to, że to, czemu poświęcasz uwagę, wzrasta i rozwija się. Każdy człowiek nosi w duszy cząstkę piękna, poszukuj jej w innych, przypominaj im o ich dobrych stronach, a dzięki tobie doznają oświecenia. Otaczaj się ludźmi, przedmiotami, o pięknych wibracjach, gdyż wszystko, co jest wokół nas, ma na nas wpływ. W miarę jak coraz mocniej zestroisz się z samym sobą, innymi ludźmi, naszą planetą, twój rezonans także stanie się piękny. Twój blask twojej duszy będzie poruszać ludzi. Zdaję sobie sprawę z piękna, które jest we mnie, w moich bliźnich. A więc, byczku, takie masz piękne przesłanie. No i tutaj przesłanie, przewodnictwo bogiń. Mamy tutaj miłosierdzie, przestań oceniać siebie i innych, otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Przepiękne przesłanie, kochani,
na właśnie miesiąc kwiecień dla byka na ten rok, kochani, 2021. Kwiecień, byczek. No bardzo trafne przesłania, aż mnie ciarki przeszły, czyli widocznie dużo tutaj dla byków będzie prawdy.